myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, poznać mnie tyle. Wolność, kocham i rozumiem wolności, poznać mnie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. Witam w wiedźmińskim opowiadaniu, który prowadzę ja, czyli Malczu. To jest Fantazja Malcza, odcinek 7. Narada magiczna, narada magów, part 2. No, moi kochani, to nie lada nowinę mamy, tak? Nie lada dobrą nowinę. Chłopaku, witaj wśród swoich. Zadbamy o ciebie, nie martw się. Ja myślę, że na przykład powinieneś tam się trzymać razem z Triss Merigold, to dobrze na tym wyjdziesz, ja ci mówię. A teraz Triss, spokojnie, Triss, uspokój się. Ale czekajcie, no kurde, czekajcie, no ja pierdzielę, ludzie, wiecie jaki to jest niesamowite, jak się trzyma ten medalion? Triss, spokojnie, dobra. Tak by the way, ludzie, kochani, trzeba się naradzić. Najlepiej, żeby Malczu, czyli czarodziej Michał, się wypowiedział. Opowiedz nam, co widziałeś, jak biłeś się z tymi potworami? Bo to wiesz, tam gdzie się biłeś, to był królewski szlak bezpieczny, taki dla szlachty, dla królów i dla rodziny królewskiej. Więc byśmy chcieli po prostu, my, Rada Magiczna Stretogoru, oraz osoby przebywające tutaj z nami pod naszą ścisłą kontrolą, poznać twoje zdanie i twój opis sytuacji nadany na temat bitwy, którą stoczyłeś w obronie hrabiny Angeliny, wnuczki protektorki, wnuczki króla Radowida VIII, króla Redanii, świetle nam panującego. Michał, wypowiedz się. Co widziałeś? Opisz potwory. No więc tak, jak ja tam ja po prostu z oddali usłyszałem krzyk pomocy, 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 że byłem na szlaku na misji od taty Geralta, to po prostu byłem podczas podróży, tak? I po prostu usłyszałem i ruszyłem do akcji, zacząłem sunąć, lewitować i widzę, że jest kilku zbrojnych, bronią karocy, już ledwo się co trzymają, tak? I po prostu to jakieś czarne monstra ociekające czarnym płynem i taki płyn świecące się na zmianę na czarno i smolisty, czarny taki płomień, taki czarno-czerwony płomień. Czerwone oczy mieli wszyscy, takie złe, nie można mylić tego z oczami Sharingan z klanu Uchiha, bo tutaj były ewidentnie czarno, po prostu czerwone całe gałki oczne i czerwone i one miały czerwone twarze, tak? Takie na zmianę czerwono-czarne twarze, takie lekko zarumienione, ale ogólnie czerwone oczy. I z tych czerwonych oczu po prostu biła taka wroga, okropna, czarna aura. Po prostu czarno-czerwone potwory.
czerwone, złe oczy. Tylko nie myć tego z oczami Sharingan, bo to jest zupełnie co innego, tak? Wiecie, o co chodzi. Oczywiście wiemy, rozumiemy. Też zaznamiliśmy się nieraz z tym uniwersum ze świata Naruto, też to wiemy. Też czerpiemy wiedzę. Dobrze, widzę, że jesteś obeznany też. Czyli to nie były takie oczy Sharinganowe. Nie, nie były. To były ewidentnie, jak to nazwać, ewidentnie demoniczne oczy. Wrogie, szatańskie, wrogie, demoniczne oczy, czarne, smoliste ciała, były tam czarne utopce i czarne kule jeżdżące na czarnych rumakach. Z mieczem, z uzbrojeniem, z opancerzeniem, a utopce miotały czarnymi pociskami trucizny i takim czarnym, czy taką czarną smołą, czy takim czarnym, taką czarną wydzieliną. Jezus Maria. Kolejna koniunkcja Sferiaknis. Ja cię pierdolę. Jezus Maria. Ale przecież nie ma koniunkcji. To skąd to się podziało? No ja nie wiem, ale widzicie, co chłopak szczegółowo opisał nam, tak? Jezus Maria, trzeba się naradzić. Trzeba będzie jakoś zabezpieczyć te szlaki, kurde. Trzeba będzie upolować na te sprawy. A ja chciałbym dodać jedno, tak? Bo to ewidentnie jest siły, to ewidentnie są siły czarnej magii i czarnego i siły zła, bo naszyjnik taty Geralta, jak tam przybywałem, to zaczął świrować, wariować, świecił się, no po prostu drgał jak szalony, tak? Ostrzegał mnie. Rozumiemy, Michał, rozumiemy, spokojnie, bezproblemowo, czajmy bazę. Oj, ludzie, mam tu dla was złe wieści. Przeglądałem księgę, którą zdobyliśmy w poprzednim milenium. Przeglądałem księgę i to, co Michał opisuje, to pasuje jak nic do potworów stworzonych przez jakiegoś opętanego wielkiego maga. I tak się dzieje, jak jakiś twórca magiczny zostanie opętany i wykorzystany do złych celów, to przy okazji tworzy demoniczne mutanty, tak? Demoniczne, diaboliczne mutanty. Chyba mamy przerąbany system, trzeba będzie się zmobilizować, bo chyba to był otwarty atak na nas, na Redanię, na rodzinę królewską i siły zbrojne. Tutaj mamy do czynienia, moi mili, z siłami ciemności, z siłami opętanymi. Na pewno te mutanty stworzył jakiś opętany, potężny czarodziej albo wskrzeszony, bo to w tę walkę się wiedzie. To za tym wszystkim na 100% stoją siły ciemności. Może być, że nawet jakiś demon wrogi, jakiś skurwysyn pierdolony bierze i atakuje na zlecenie swojego zasranego kurwa lorda z ciemności naszą piękną i kochaną Redanię. Czy my, magowie, pozwolimy sobie kurwa na wchodzenie na nasze podwórko z buciorami od gówniaków jakichś zasranych? Powiedzcie, bracia magowie, jesteście z czarodziejem Michałem i z nami wszystkimi? Triss, Marigold, odpowiedz. Jesteś czarodziejem Michałem i z nami będziemy walczyć ze skurwysynami z piekła rodem? Z wrogami ojczyzny? Z wrogimi diabołami? Z siłami ciemności? Będziecie walczyć, bracia magowie? Będziemy! Będziemy! Dobrze gada! Dobrze gada, kurde! Na pochybel demonom wrogim! Na pochybel siłom ciemności, siłom zła! Wróg jest wróg! I bardzo dobrze! Tak jest, kurde! Chłopaku! Angelina
hrabina Angelina opowiadała, że ty, chłopaku, normalnie władasz zajebistą, bardzo fajną, powiem grzecznie. Słyszeliśmy, że władasz potężną magią bitewną. Czy to prawda? Tak, prawda. Okej, Michał, słuchaj. A jakbyś nas poduczył w swojej sztuce magicznej, to my byśmy w ramach tego przyuczyli cię w tym, w swoich sztukach magicznych, damy ci jakiś ładny pałac, zamek królewski magiczny w Nowigradzie, co nie? I w ogóle i towarzystwo będziesz miał zacne i jeszcze damy ci, będziesz miał hajsu ile trzeba, wszystko za darmo, jak leci. Po prostu niebiańsko będziesz miał. Zaczaisz bazę. A jakby co, Michał, to ja jestem Stregobor. Tylko przyjechałem ogólnie na naradę, bo to było niepokojące. Rozumiem, panie Stregoborze. Ja pana Stregobora bardzo znam i kojarzę z uniwersum wiedźmińskiego. Ja pana znam, spokojnie, Stregobor. Ja dupkiem nie jestem, jak coś. Ja jeśli chcecie, to ja was nauczę technik moich magicznych i będę wam czytał specyfikacje magiczne, opisy i będę wam po prostu też między innymi pokazywał, ale podzielę się wiedzą z wami, tylko muszę wiedzieć konkretnie, kto zgłosi się na mojego magicznego towarzysza, opiekuna, przewodnika i kto stricte mnie wprowadzi w wasz świat magiczny i po prostu wiecie, no kto się zgłosi na mojego przewodnika, towarzysza, opiekuna magicznego i wdrożyciela. Ja chcę! Michał, to chyba mamy zwycięszczynię. Aha! Czyli Triss się zgadza, tak? Jasne, że tak, chłopaku, ja cię wprowadzę, zobaczysz. Zagramy nie raz, nie dwa w gwinta czy coś. Ja bym chciała, ja mogę zaproponować, ja mam dużą chatę w Nowigradzie. Ja mam dużą chatę w Nowigradzie i ja będę Michała przyboczną drużynową magiczną. Ja Michała wprowadzę i zaopiekuję się Michałem i Michał razem ze mną będzie mieszkał w Nowigradzie. A jak będzie trzeba, to będziemy drużynowo przyjeżdżać do Tregobora, do stolicy Redanii, na dwór królewski. I ja będę pomagała Michałowi w misjach, w ogóle i we wszystkim. No totalnie będzie. Będziemy drużyna, Michał, zobaczysz. Dobrze, Triss, dobrze. Jestem zaszczycony, dziękuję. No to słuchaj, chłopaku. To teraz idź. To teraz, chłopaku, wiemy co i jak, ale powiedz, tam podobno miałeś jakąś misję tam od Geralta, bo tam coś to zmianka była, tak? No tak, mam ogólnie misję od taty Geralta, muszę po prostu, nie wiem jak to opowiedzieć wam, nie wiem czy będziecie ze mną zgodni, ale tata Geralt po prostu jest ciałem astralnym, mistrzem dusz. I tata Geralt po prostu przy mnie czuwa, jako anioł. O kurwa, to by się zgadzało, chłopaku, wiesz, bo przy tobie jest taka aura święta, jakbyśmy czuli przy sobie obecność Geralta albo Yennefer, wiesz, człowieku? Ja wiem. Tak, by the way, czekajcie, ja się skupię telepatycznie. Tato Geralcie, trochę inaczej to wygląda, ale będzie git. Spoko, synek, spoko. Nie bój nic. Trzymaj się z Triss, będziesz miał git, Malina. Triss na prędzej, razem z Triss prędzej znajdziecie Jaskra. Poprowadzicie to. Teraz się skup, bo tak trzeba, nad tą sprawą tych demonicznych, diabolicznych opętańców, tych potworów, mutantów z piekła rodem. Pomóż chłopakom, czarodziejom.
Triss cię wprowadzi. Odpoczywaj, synu. Ja, tata Geralt, od ciebie zadbam. Będziemy cię strzec jako anioły stróże. Odpoczywaj, synek. Dobrze, tato Geralcie, dziękuję. Cześć, synek, cześć. Pogadaj z magami. Możesz im powiedzieć, że masz ode mnie misję, żeby mnie wskrzesić. Cześć, synek. Cześć, tata. No to panowie, jak wyszedłem z transu, właśnie otworzyłem oczy. Panowie czarodzieje, ja mam ogólnie... Dotarłem do tego uniwersum i mam ogólnie misję od taty Geralta, żeby taty Geralta po prostu wskrzesić. Jezus Maria, chłopie, to ty aż taki potężny jesteś? Potrafisz kogoś wskrzesić? No potrafię, tak? A na pewno mam takie uniwersalne zaklęcie. No po prostu wiecie, no muszę spróbować, tak? Nie wiem czy potrafię, ale muszę spróbować. Spróbować, jak mówię, nie zawadzić, tak? Tylko mówię, trzeba będzie się zjednoczyć i będziecie musieli mi pomóc. Może jakieś artefakty będę musiał zdobyć do tego wskrzeszenia świętego, bo tata Geralt obecnie przy mnie czuwa. Jako anioł stróż, jako wielki mistrz dusz, tak? No my wiemy, chłopaku, bo my też to wiemy. My też to wiemy, bo nasze anioły i mistyczne istoty nam też to mówią. Także ty jesteś święty, człowieku, ja ci mówię. Jesteś, kurde, zarąbisty. Triss, pilnuj chłopaka, nie spuszczaj go z oczu. Towarzysz mu wszędzie i w ogóle. Jesteście normalnie para królewskich magów bitewnych. Jak tam będziesz mógł, to tam Triss naucz kurde paru sztuczek i będzie git. I zamieszkasz, Michał, razem z Triss Marygold w Nowigradzie. Tak będzie najszybciej, najłatwiej, najlepiej. Powiedz, Michał, co potrzebujesz? No ja bym potrzebował jakiś porządny laptop. Jeśli macie takie sprzęty u siebie w swoim uniwersum, to potrzebowałbym jakiś porządny laptop gamingowy, najlepiej od MSI-a, jakiś GT76 Rider Diamond, podgrasowany technologicznie dla mnie, z mnóstwem muzyk magicznych, z grami, filmami, audiobookami i tak dalej, i z muzyką, i z trailerami, jakieś słuchawki muzyczne z MP4, różne takie, telefon, no to może takie pod elektronikę, pod współczesną magię z rzeczy, bo ja jestem cyberpsycho, ja się żywię mocą z rozrywki elektronicznej i z surfowania po internecie, tak? No problem, komfortowo, full pakiet, będziesz miał wszystko, nie martw się, i będziesz miał furę złota, furę kasy i wszystko będziesz miał za darmo, żadnych podatków, żadnych ceł, żadnych metrów, żadnych rankunków, żadnych czynszów, żadnych multimediów nie będziesz płacił, nic. Wszystko będziesz miał za zero, wszystko będziesz miał za darmo, totalnie będziesz miał. I żadnych podatków, nic. Będziesz, kurde, trzepał takie siano, że ja pierdzielę. A teraz, Michał, słuchaj. Teraz ci powiemy tak. Ogólnie też o tym myśleliśmy. Żeby wskrzesić takiego wojownika jak Geralt, to będziesz potrzebował pewnego artefaktu, którego po prostu będziesz musiał udać się do Kedwen. Tamten artefakt ma królowa elfów, tylko po prostu będziesz musiał... Udasz się z delegacją w przyszłości kiedyś tam. Nie mówię, że ten. To jest taki kryształ mocy po prostu. I królowa Kedwen dysponuje tym kryształem. I kiedyś tam na spokojnie tam z ciebie wyślemy, z Triss. I tylko najpierw zgromadzisz po prostu... Najpierw musisz powykonywać pewne zadania u nas dla Redanii. I się wdrożyć, a potem na spokojnie wszystko sobie wykonasz tak, jak miałeś wykonać. Nie spiesz się, wszystko będziesz miał, bracie, na wypasie. To mi bardzo miło, ja się bardzo cieszę, ja, czarodziej Michał, się bardzo cieszę, jest mi bardzo miło. A teraz, Michał, odpocznij, zrelaksuj się,
i bawcie się razem z Chris bardzo fajnie. Jesteście bardzo dobra, fajna ekipa. Odpoczywaj, Malczu. Pociśniemy ładnie. Dziękuję wszystkim zgromadzonym, że się naradziliśmy. To, co ustaliśmy, to wiemy. Trzeba będzie po prostu upolować czarnego maga, jakiegoś diabolicznego, złego, wrogiego maga. Po prostu z siły ciemności trzeba będzie... Michał nas podszkoli. Trzeba będzie po prostu rozwiązać sprawę wrogiej czarnej magii i zmutowanych potworów. Przydasz się, Michał, jako ma na pewno jako mag bitewny, leczący i błogosławiący i w ogóle. A także wiemy, że jesteś też, bo odczytaliśmy aurę, że jesteś też czarodziejem Sądu Bożego. Także nie martw się, zadbamy o ciebie. Cześć, Michał. No, kończę obrady. Ciąg dalszy nastąpi. To był odcinek 7. Narada Magiczna Part 2. Opowiadał dla was czarodziej Michał, czyli Malczu Mistrz. Opowiadanie wiedźmińskie.